Ta twoja płyta jest taka, można powiedzieć, z jednej strony bardzo różnorodna, a z drugiej spójna i niezwykle emocjonalna. I o czym, czy da się właśnie jakoś ją sklasyfikować? O czym tak naprawdę ona jest? Ja nie chcę jakby wkładać tej płyty do jednego worka, tak naprawdę podpowiadać słuchaczom, o czym jest ta płyta. Dla mnie, jeżeli mnie się coś podoba, to wiem, że nie ze względu dlatego, że widzę tam autora, tylko widzę tam siebie. W ten sposób właśnie weryfikuje się to, że coś nam się podoba. Jeżeli odnajdujemy tam siebie, to znaczy, że coś nas w głębi ruszyło do tego, żeby po to sięgnąć. Podobno też zbraniałeś się na początku pisania i śpiewania po polsku. Czy to prawda? To prawda, ale to było dawno temu i już nieprawda. Właśnie teraz co bardziej trafia? Twoje angielskie teksty czy te polskie? Podczas koncertów to jednoznacznie mogę stwierdzić, że jednak polskie. Ja to też z jakiejś takiej mody na polskość, która obecnie panuje. I to nie jest zła moda. To jest cenne, żeby złapać tą kulturę i ten język i ubrać go w taki sposób, żeby ładnie brzmiał, bo wiadomo, że nie jest to łatwe zadanie. Ale jak widać, wielu się udaje. Mam nadzieję, że mnie się też uda. Jaka była twoja pierwsza myśl, jak dowiedziałeś się, że Fryderyk jest twój? Tak naprawdę to nie wiedziałem, czy to jest prawidłowa informacja, ponieważ wcześniej z Justyną i Kubą, jak się tylko dowiedziałem, że to oni będą wręczać nagrodę w tej nominacji, snuliśmy pewne spiski co do tego, że nawet jeżeli ktoś inny wygra tą nagrodę, to zrobimy jakiś taki performance, ale jednak widziałem, że Justyna była bardzo zestresowana i nie miała chyba ochoty na żadne żarty i potem z nią rozmawiałem, to właśnie mówiła, że bała się, że mnie tam nie będzie, ale jednak wszystko się skończyło szczęśliwie chyba dla nas, przynajmniej dla mnie. No jestem bardzo wdzięczny, jest to jakaś nobilitacja tego okresu, który już jest za mną i nowa energia na to, co przede mną. A jakie jest twoje najdziwniejsze marzenie? Bo gdzieś też znalazłam w internecie informację, że marzyłeś zawsze, żeby przejechać się na śmieciarce. Nadal o tym marzysz, czy spełniłeś? Nie spełniłem właśnie. A planujesz? A nie wiem, być może nadarzy się taka okazja. Jakie jest moje marzenie? Tak naprawdę nie mam takich wielkich marzeń. One się cały czas zmieniają. To są bardziej cele, które sobie wytyczam i myślę, że jeżeli mam pozytywne nastawienie, to prędzej czy później uda mi się je osiągnąć. Ale jeżeli chodzi o marzenia, to na przykład doceniam takie drobne chwile. Na przykład będąc na wakacjach czy gdziekolwiek. Lubię przełamywać pewne granice i na przykład włamuję się czasami na jakieś posesje, które mnie interesują, chociaż jest to zabronione, to właśnie gdy to wykonam i jeszcze nie zostanę przyłapany i spędzę tam na przykład zachód słońca, to jest miłe uczucie.